Witam, kolejny odcinek, kolejny film. Dzisiaj na warsztacie Volkswagen Transporter T5. Mamy błąd pompa sprzęgła Haldex, wadliwy, sporadyczny. Błąd, jak widać tutaj na komputerze. Wybierzemy sobie z tyłu przekładnię, wybierzemy tą pompę, zobaczymy, co się z nią tam dzieje, wymienimy filtr, olej. Tak więc zapraszam i miłego oglądania. I przed nami ukazał się napęd Haldex. Tak więc jak tu widzimy, mamy tu wbrany cały napęd tylny. Od czego tu zaczniemy? Zaczniemy może od małej informacji, gdzie spuszczamy olej. Tu mamy pompę, którą tu widzimy, zasilanie. Gdyby ktoś kiedyś chciał odkręcić, tam dwie śruby, wybieramy ją, kabel idzie górą. Tutaj jeszcze jest przymocowany na śrubki, tak więc jest to trochę utrudnione, aby to wybrać. I tutaj wtyczka od pompy w tym miejscu. Od napędu samego Haldex spuszczanie oleju mieści się tutaj, a napełnianie mieści się tutaj. Od mostu spuszczanie tu od spodu, śruba. I nalewanie górna. Co do mostu samego tylnego, to analogicznie jak w skrzyniach biegów manualnych czy tylnych mostach, tak samo się to wymienia, nie ma tu żadnych problemów. Z tym, że tutaj w samym Haldexie idzie inny olej oraz mamy do czynienia jeszcze z filtrem, który znajduje się tutaj. Sam filtr wygląda w ten sposób. Zaraz pokażę jeszcze nowy. Tutaj mamy nakręteczkę, tutaj mamy filtr. Zaraz go sobie zamontujemy i wybierzemy ten stary. Taka sprężynka od długopisu, tutaj jakiś o-ring. I jeszcze olej. Olej wygląda w ten sposób. Jak olej, smak mi nieznany. Co do czego zaczniemy? Zaczniemy może od spuszczenia tego oleju i zobaczymy sobie, jak to wygląda, ten olej, i wybierzemy sobie filtr. Może go nawet sobie rozetniemy. Zobaczymy, czy jest mocno zanieczyszczony. Tak więc zajmiemy się spuszczaniem oleju. Sobie to postaram się jakoś zrobić, żeby to złapać. Nie wiem, czy mi się uda. Ten baniaczek. Zróbmy może tak, aby było coś widać, co nieco. Tu mamy na klucz imbusowy śrubę i sobie odkręcamy. Zaraz zobaczymy. Aha, trzeba jeszcze ten most trochę przechylić. A tu mam sobie go wybranego. Ale fajnie tutaj już widać czarny osad taki z niego leci. Jakieś takie kawałeczki bliżej mi nieokreślonej substancji. Dobra, trzyma się. Jeszcze na ziemię nie spadł. Jest ok. Będzie filmowanie i odkręca spuszczanie oleju. Jest trochę utrudnione. Dobra, ten olej zleci. Ja zaraz za chwilę pokażę, jak on wygląda. Jest spuszczony. Tak jeszcze na szybko pokazuję, co wylatuje razem z olejem. Mamy olej i teraz wylatuje taki czarny smarki. Widać to bardzo ładnie. Nie jest to czysty olej, ponieważ czysty olej tutaj mamy na wierzchu. Jak to wygląda? Wygląda to
na dnie widać bardzo ładnie ten osad, drobne opiłki czegoś. Zaraz tam trochę się spróbujemy powolutku. O, widać takie bryłki i teraz też lecą. Jest mi chrapie, no. I teraz też widać, jak lecą. Bardzo ładne gluty. Tutaj od strony filtra wybierzemy sobie, wykręcimy filtr oleju i zobaczymy, jakie tam nas czekają cuda. Ja sobie oczywiście wcześniej poluzowałem jego, żebyście nie myśleli, że tak palcami to wychodzi. Jeszcze trochę oleju. Tutaj z tej strony czysto. To sobie odłożymy. Bezpieczne miejsce, ale mam drugą nakrętkę, więc nie ma problemu. I wybieram sobie filtrę. Tutaj sporo oleju. W środku jest jeszcze w miarę ok. Nie ma jakiegoś syfu strasznego. Sam filtr również. Sam filtr również jest taki w miarę ok. Z zewnątrz, co nie bym powiedział o tym, co leciało ze śruby od spuszczenia oleju, te breja. Tej brei tutaj w środku nie ma. Chyba. Chociaż może. Dobra, rozetnę sobie ten filtr, zobaczę, co tam w środku jest. Ciekawość mnie zżera. Tutaj w środku sobie pewnie poczyścimy, jak zwykle, środkiem obrusowym. Chociaż tu tak naprawdę nie ma za bardzo co czyścić. Jest tu w miarę czysto. Może przetrzeć tylko. Dobra, sobie rozbierzemy zaraz filtr. Ja będę musiał się chyba umyć, bo się ubargałem. Tutaj mamy filterek rozebrany. Tak jak widać, tutaj żadnych zanieczyszczeń większych nie ma. Wszystko jest ok. Nie ma się do czego przyczepić. Więc to sobie wyrzucamy. Tu mamy nowy filtr. Nowo nakrętko. Tu jest uszczeleczka. I możemy zakładać sobie to w środek. W ten sposób. I to dokręcamy. Ok, możemy zakręcać teraz to na dole śrubę. Od zlewania oleju. I przystąpimy do napełniania. Tutaj chyba 25 Nm do przykręcenia tego. Wymontowałem jeszcze pompę. Tak wybrana pompa wygląda. Złapię ostrość. To będzie ją widać. Teraz ją rozbiorę. W środku jest jeszcze taki żur. Trzeba to wszystko wyciągnąć. Dobra, rozebrałem silniczek. Przyczyną, jak widać, niedziałania silniczka mamy tutaj, dostał się jakiś smar albo brud. Jeszcze nie wiem dokładnie, zaraz rozbiorę tutaj w środek jego. No tu w środku siedzi. Tutaj cała reszta bebechów. Jak będę składał, mniej więcej to wytłumaczę, jak rozebrać, ponieważ nie jest to proste. Mam nadzieję, że się uda naprawić, ponieważ taki silniczek to z tego, co widziałem, kosztuje z tysiaka. Tak więc fajnie było go zrobić. Tutaj jeszcze w środku jak wygląda. Wszystko jest usyfione. No dobra, ja go sobie jeszcze tutaj rozbiorę i zobaczymy, jaka to przyczyna. A więc rachunek sumienia. Mamy tak, przyczyna niedziałającej pompy, ogólnie syf. Tutaj mamy brak szczotek. Moja brudna ręka. Czekaj, złapię. O, teraz widać. Szczotka jest bardzo malutka. I się skończyła. Skończył się również komutator.
który tutaj widać. Za chwilę złapie ostrość. Jeszcze może go podratujemy. Będziemy dorabiać szczotkę z materiału. Zobaczymy, co znajdziemy w sklepie. Będzie trzeba coś dosztukować. Tutaj reszta przy składaniu mówię, jak za to się zabierać, ponieważ ta część tutaj to jest ta część, która tłoczy olej. Ta reszta to już jest część napędowa, elektryczna. Jakieś kółeczka, jakieś tutaj mniejsze kółeczka. Tak więc ja to sobie poszukam szczotek i zaraz coś dopowiem. A więc mam tutaj kawałek taki malutki starej szczotki i na wymiar tego kawałeczka ze szczotki, którą znalazłem najmniejszą, to jest od jakiegoś wentylatora nawiewu od jakiegoś samochodu, będę zrobił wymiar taki jak tutaj, szlifując po prostu w ten sposób. Trochę to zejdzie, tak więc ja to pokażę już tylko efekt końcowy tego, tej operacji i będziemy montować już później na tym, na szczotkotrzymacz to wszystko. Ok, ja teraz sobie wziąłem, już poskładałem to, złapmy ostrość, tak wygląda w środku już, pozakładane wszystko. Tutaj te końcówki są zalutowane z tych kawałeczków, o, tutaj obcięłem, aby było łatwiej. I sprężniki założone, obtoczony komutator. Sobie się kręci, szczotki pracują prawidłowo, to znaczy chodzą na boki, się nie zacinają. Można sobie zacząć tutaj powoli to wszystko składać. Zakładamy na wierzch tą osłonkę, tu już założyłem murzysko, tutaj ta osłonka ma tylko jedno położenie i na końcu zachylamy tutaj te wąsiki. Ok, założone, jeszcze nie zaciskałem tych wąsów, żeby zobaczyć, czy działa. Mam podłączone tutaj akumulator i załączam zasilanie. Działa, kręci się, więc myślę, że powinno być ok. Można składać. Ok, teraz założymy silniczek. Założymy go w ten sposób. Tutaj mamy gwinty do przymocowania tej górnej części, tak mniej więcej ustawić. Teraz tak, wkładamy te malutkie gumeczki. Dobrze by było, żeby te gumeczki dobrze tam osadzić. Okej. Cóż, zostaje nam teraz jeszcze tylko założenie tego pierścienia. Tutaj jest taki znaczek, o, widać w tym miejscu, tym znaczkiem do góry, tym znaczkiem do góry i w stronę, chyba w ten sposób, o, tutaj jest taki też malutki znaczek. I możemy, aha, i założymy teraz jeszcze sobie to na górę. Ok. Podrównać wszystko. Sprawdzić, czy wszystko jest dobrze. Zakładamy sobie śrubki. Ona trochę ciężko wchodzi ze względu na te uszczelki i przykręcamy w ten sposób.
Ostatnia część pompująca. Teraz tak, zauważmy ten znaczek. I tutaj wyjście pompy. W tym miejscu. Tym wyjściem pompy do góry. A więc... Teraz tak, w ten sposób ma to iść. O. Ta pompa zasysa. I tu pompa tłoczy. Akurat w tym miejscu, gdzie jest ten znaczek. O, tak może pokażę. Tu, tu tłoczy. W ten sposób składamy. Jeżeli ktoś nie jest pewny, to można wcześniej sobie pozaznaczać przed rozbieraniem, jak to wygląda, żeby później jakieś zdjęcia, jakieś kreseczki, żeby później można było wszystko ładnie to powskładać, żeby nie było problemu z założeniem tego. Zakładamy smok. No i zostanie nam jeszcze ostatnie sprawdzenie. I skręcamy to. Sprawdzimy jeszcze, czy wszystko pracuje. Ok, mam złożone wszystko. Ostatni test przed montażem do przykładni. Już sobie podłączam zasilanie. Pracuje. Zobaczymy, jak będzie pracowało zaraz w środku. Ok, od tej strony sobie nalejemy. Tutaj mam lejek z przewodzikiem 8 przezroczystym do pędzenia bimbru. I tutaj mam płyn, czy olej, który umieszczamy tutaj. I teraz nalewamy do tego miejsca, aż zacznie tutaj wyciekać po prostu. Nie będzie wyciekało, ponieważ mamy rureczkę, ale będzie widać mniej więcej, że się poziom. Tutaj ustawkowo. Pięknie nam leci. Ohoho. Leci bardzo. Przez mały przekrój strasznie z tej rurki i bardzo długo leci, więc ja zatrzymam film i za ten czas sobie naleję, bo to trochę zajdzie jednak z tym nalewaniem tego oleju. Ok, ja już sobie zalałem, już przez otwór zaczyna wypływać olej, zakręcamy sobie to i możemy montować z powrotem całą przekładnię do samochodu. Ok, mamy wszystko poskładane. Tutaj na biegu jałowym mamy ciśnienie 5 barów. Teraz sobie wrzucimy jakiś bieg. Mamy ślisko. Zobaczymy, co będzie się działo. Tu muszę trochę się pokiermasić. Ok. Do 40. Jeszcze raz spróbujmy. Oczywiście obraz będzie w czasie jazdy, tu nawet się dosyć fajnie zmienia. Zaraz w coś się przyładował. Ok. Tak to pracuje. Z tego co widać, na razie jest ok. Zobaczymy, jak długo to potrzyma. Błędów żadnych nie ma. Tak więc jeżeli komuś ta się informacja przyda, to bardzo fajnie. I do następnego razu. Pozdrawiam. Hej.